Dzień dobry, witamy jak zwykle my. Ojejciu, dzisiaj mieliśmy ciężką noc. Nie wiem dlaczego nasze pieski po prostu zdecydowały, że będą śpiewały całą noc na całego. Była taka orkiestra, to raz Stanocek, to raz Azjunia, po prostu ujadały non stop. My wczoraj przyjechaliśmy z takiej małej wycieczki, z zakupów. No a teraz oczywiście od samego rana o porządki. Idziemy, wiecie co, myśleliśmy, że będzie już taka fajna, ciepła pogoda, a tutaj mrozik znowuż. A wczoraj jeszcze przed wyjazdem, jak wyjeżdżaliśmy, nalaliśmy królikom do pełna tych już takich plastikowych pojemnikach wody i boję się, że dzisiaj już jest wszystko pozamrażane. Nie wiem, zaraz będziemy szli, no i zobaczymy. Kochanie, gdzie ty tam się chowasz? Gdzie? Gdzie się chowasz? A bo widzę, że idziesz. Aha. Postanowiłem uciec. A, co chcesz, żeby trochę ten trakt... Piękna jest pogoda, wszystko odkrywamy. Dobra. Bo dwa dni, wiecie, będzie słońca, a to wszystko, te plandeki to jest... No tak, pitu. Za przeproszeniem mogę dupę rozbić. No. Mi się to nie podoba, bo to wcale nie jest wodoszczelne. No wiadomo, że coś to daje. Ale... Ojejciu, ale mamy zdemolowany ten dach przez te kozy. O Jezu. Widzicie, macie kozy, no to nie macie dachu. No to trzeba ściągnąć, bo to żałosne jest. Nie, no to zdemolujemy, to już jest bez sensu. Ale wiesz, ale jest rama, ramę się tego, od rdzy się wyszlifuje i coś tam ja zrobię, fajny daszek. No. Tylko trzeba będzie dać do jakiegoś malowania takiego profesjonalnego, żeby ten dach się trzymał. Ale jak z czego zrobisz ten daszek? Ze sklejki wodoodpornej. Myślisz, że to wystarczy? Pewnie, dlaczego nie? Tak? Aha, no nie wiem. Nie wiem, zresztą no zobaczymy, ale wydaje mi się, popytam się jeszcze. No dobra. No nie wiem, można... Są chyba firmy, które z plastiku też się robią, bo tego to już ci nikt nie odtworzy. Tutaj to drewienko nasze też odkrywasz? Okay. Tutaj to drewno też chcesz odkryć? Bo przede wszystkim to drewno chcę odkryć. No. Tak, tutaj mamy no to drewno akurat, które pójdzie na obudowę naszego domku. No i tak sobie czeka. Tak, żeby to wszystko nie pogniło. No miejmy nadzieję, że nie, no bo to jest no to drewno w cenie teraz. Tak jak mówiliśmy, to jeszcze modrzew, nie? Nie jakieś tak, tam drewienko. No nie syberyjski, ale modrzew. No. Więc no takie no lepsze. Oj. Uważaj. W następnym roku to połowa tego zniknie, mamy nadzieję. A drugą połowę myślę, to że tak. Porządnie już zabezpieczymy z folią. Ja myślę, że teraz też jak będziemy zabezpieczać, to jeszcze na pewno będzie 2-3 miesiące deszczy. No, zapowiadają chyba na weekend, prawda? No, tam jest z tą folią razem zabezpieczymy. Poczekaj, kochanie, pomogę ci. O, sam dałeś radę, ja ci chciałam pomóc. Ty zawsze się spieszysz, co? Po co? Nie poczekasz nigdy na mnie, no chciałem ci pomóc. No i dobrze, to no nie jest tak najgorzej, ale są miejsca, że są... Tu góra jest najgorsza, ale nie widzę pleśni. Tutaj troszeczkę, widzicie, no pomokło. No i tu może. Ale nie, tragedii nie ma. Nie widzę, że tu jakaś pleśń wyskakiwała. Dobra, niech się przesusza. Słońce temu dobrze zrobi wiater. No, dzisiaj tak. Z rana był przymrozek, a teraz się gorąco robi. I się zaczynamy rozbierać. Wiecie, a jak my się rozbieramy, to się muchy zlatują, więc za chwilę może to być tyle much, że nie będziecie nic widzieć. Będzie czarno. Ojej się. Cieszę się, bo myślałem, że te pojemniki będą zamrożone u królików, ale... Nie są? Nie są. O, to dobrze. Wiesz, no bo trochę wczoraj był spadek, ale nie duży, co nie? No i wiesz, od królików kratek zawsze coś paruje ciepłem.
Tak, tak. Jechać, że one w zimnym mają tyle taką samą temperaturę. Tam, około. Dokładnie, powiem ci, że dobrze to wygląda. Dobra, jeszcze to wzorą. To ja podwezmę. Daj, daj, daj. I sam niosę. No daj, pomogę ci, żeby nie było. Czekają tam owce, a nie weszły na tą pole. Nie, nie. No bo zamknięte jest, prawda? Tak. Teraz sobie coś, możemy wodę tutaj brać z zewnątrz. Już jest wszystko odtajane. Nie trzeba chodzić z butelkami do środka. Azja jest niespokojna. Mówię, Azja jest niespokojna, co niektórzy z was mówili, że nasze psy w ogóle nie szczekają. Nie, Azja nie dość, że całą noc szczekała, to teraz też szczeka, bo no, ktoś się kręci koło płotu, więc daje nam znać. No, o, idzie teraz na wzgórze i będzie patrolować. No, naprawdę wspaniały pies. Obszczeka każdego wzdłuż i wszerz naszego płotu. Gąski, wy teraz czyściutkie jesteście, co? No tak, pokąpałyście się, oj, 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 ale fajnie było. Aha, aha. Wcale nie było fajnie. Tak, jak muszę wam powiedzieć, że nasze gąski nas nie atakowały, to do ostatniego tygodnia nagle stoję i cap mnie coś w nogę. Ja się patrzę, a ta syczy do mnie. No wie co dzisiaj, wszystko pokićkało na wiosnę. Ona syczała, Klaudia, gęsi smalec, dlatego tak dawała znać, dużo smalcu mam, mamo mówi. Aha. O, zobacz jak kaczyszki tutaj. Tak, bo wodę tu postawiłem, patrz, już ją do wody, popatrz. Tak, Klaudia. Tak. One nawet do wody w butelce podejdą. No, zobaczymy, zobaczymy, no. Czy zmyć z wodą. Kręci? Co? Głupie mi się kręci. No bo nic nie jadłaś. Dobra, ma, to idź do domu, ja już to siano tu dam. Czekam, czekam na ciebie, aż skończymy. No ale to jeszcze tamtą klatkę trzeba zrobić, nie? No wiem, wiem. Może tamtą zrobiłem po śniadaniu. Dobra. I tak wiesz, ja już dałem słomę tu, słomę tam mają wyścielone. No, wszystkie jest, dostały tak? Jedzenie. No, jest dobrze. To dobrze. No. Ale piją. Cześć mamcia. Cześć maluchy. To za dużo tego siana. Co, co? Mówisz za dużo tego no, siana? Powiedziałem mi, że przesadza z sianem, żeby nie dawać. No coś to, ale ty czarnutki jesteś piękny. Oj, oj, oj. Śliczny jesteś, no. Ty szara też jesteś. Ty szary, tak samo króliczku jesteś bardzo ładny. Ty no faktycznie one do butelki chcą się dostać. Zobacz. Iście czapolidy. Tak. Woda, woda. Gąski to samo. Dołóż umyć, co? No widzę, no że tak, masz one widzą. Ewidentnie mają ochotę. Ale pogodę sobie Zady. Wybraliśmy, bo... No ale no, nie ma pogody, musimy zdjąć no. Ją z przyczepy, bo nam się, wiesz, przyczepa ale... potrzebna. Tak. I no, zobaczcie, co nam mamy tutaj teraz. Nie szkodzi, mamy glebę ogryzarkiem, sobie z tym poradzimy. To później zdawaliśmy sobie sprawę, pogoda jest mokra i ciapciowata. No. No ale jest pięknie. Jest pięknie, no poprawimy to, to się nic nie stało. Teraz też robimy tam na górze pole.
jednego na polan nie udało się kupić, no także musimy jakby kuski, szkoda, bo wydaliśmy sporo pieniążków, żeby zasiać. A, pokażę wam przybitki, my to sialiśmy, kupiliśmy, kosiliśmy, masę pieniędzy poszło. No ale i przecież, nie udało nam się kupić. Ktoś jeszcze pamiętasz jednego sąsiada, który teraz był, też prosiliśmy, nam zaorał wcześniej to pole. No kupę pieniędzy mnie wsadziliśmy. Czyli taka też przestroga dla was, że jak się nic na słowo, nic na gębę, bo ludzie jedno mówią, drugie robią. Tak. I to chyba specjalnie. Także no my mamy już lekcję, że tak. Nie powinno się wierzyć, tak naiwnie podchodzić, że typu pani nam obiecała, że przetrzyma, bo my o co chodzi? Kupić chcieliśmy, ale my, ponieważ jesteśmy świeżymi rolnikami, nie mamy zameldowania, dopiero teraz załatwiamy zameldowanie w tej gminie. Musimy tutaj mieszkać 5 lat jeszcze do tego, po już zameldowaniu. I dopiero po tych 5 latach moglibyśmy kupić. No i nam się wydawało, że dogadaliśmy się tak, że ona nam przetrzyma te 5 lat i później po prostu sprzeda. Ale powiedziała, że pojawił się kupiec i kupiec nalegał. No dobrze, ma wolną wolę, wiesz, no. Jasne, to widocznie. Rozumiemy. Jednej strony się cieszymy, bo szczerze mówiąc, my nie planowaliśmy nigdy takiego dużego gospodarstwa. Nawet w tym momencie mamy o 1,5 hektara więcej niż planowaliśmy, ale jakby no tak wyszło. A to jest ciężka praca i wydaje mi się, że są możliwości naprawdę utrzymania się z gospodarstwa dużo mniejszego, że wiecie, rozrastanie się powoduje, że trzeba więcej sprzętu, więcej infrastruktury, no przecież to trzeba zutylizować. Kupno działki to nie jest tylko kupnem działki. No na pewno już krowy nie będziemy mieć, to już jest na... Ale dla nas jest to, my czujemy, że to jest rządzenie losu, bo dużo jest pracy, po prostu dużo jest pracy i nam wystarczy, na razie nam wystarczy. Tej pracy, dokładnie. Niech sobie ktoś tam ora. I chodź, idziemy do kózek i robimy to pole teraz. A, to niech sobie stoi. No, dziabongi, nie ma już latania, gdzie chcecie. No tak. Jak to? No tak to. No tak to. No tak to. Kolejny dzień w pracy. W tym momencie jesteśmy na polu, którym zaoraliśmy i zbronowaliśmy i będziemy siać trawę. Będzie tutaj pastwisko dla naszych dorperków i naszych kuzek w przyszłości. Oczywiście no, ten sezon, wiadomo, no, jest troszeczkę zmarnowany, ale mamy wystarczającą ilość ziemi, żeby mogły się dziewczyny wypasać, więc nie narzekamy, jeżeli o to chodzi. A za rok albo za 2 lata w tym momencie mamy nadzieję, że trawa już będzie smaczna. Nie, trawa już będzie taka, że owce i kozy będą zadowolone. Kupiliśmy w sumie 2 mieszanki traw. Zaraz wam pokażę jaką. To są 2 różne? Tak, to są 2 różne. Kupiliśmy z pietrzaka taką trawę. Kryptoreklama. Dobra, to nie jest żadna kryptoreklama. Ja raczej wam pokazuję, co kupiliśmy. Czy nie się okaże? Zobaczymy. I to właśnie było, że dobrze znosił udeptywanie, podgryzanie, nawet suszę, więc mówię, typowo spróbuję, zobaczymy. Niekośne. To jest typowo pastwiskowa, a tutaj mamy jeszcze resztę trawy kośno-pastwiskowej i dokupiliśmy jeszcze koniczynę białą I lucernę, tak? I lucernę, tak. Stwierdziliśmy, że no trzeba troszeczkę jakoś to bardziej urozmaicić im. Wiadomo, co roku chcemy jeszcze dosiewać, jeszcze w przyszłym roku dosiejemy jeszcze jakąś inne ziółka, żeby kozy miały. Zobaczymy, jak to wszystko w tym roku wyrośnie za kilka miesięcy, jak to się przyjmie, no zobaczymy, jak to będzie wyglądać generalnie. Sąsiad nam tutaj pomógł właśnie to zbronować i zaorać, bo nie mamy takiego sprzętu, żeby sobie z tym podziałać. To jest jednorazowa robota, dokładnie. Tutaj jest około hektara. Tam do tego mniej więcej krzaczka. Tu po linii, to już wiadomo, to tu już jest nasza działka, która jest w tym momencie zamknięta. A tutaj będą się wypasały kozy i owce. Dobra, robisz zupę, ojciec? Robię zupę, ale to co, to w takim razie to ja już powinienem do tego dać, a to będzie taka mieszanka, jaka jest, bo ja nie mam jak wymieszać takiej ilości, Klaudia, jeśli to są 2 różne mieszanki traw, to dobra. Nie mam jak to zrobić. Dobra. A jedna będzie już po prostu wymieszana na pęter. Ładuj do gara. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy jej też trochę mniej. W ramach oszczędności międzyludzkich jest inna.
Jest inna. Wejdzie wszystko? Może. Wejdzie. Tak, jeszcze trzeba wynieść. Też radę, dobry jesteś, kucharz. Tak? Jeszcze to. Mieszaj, mieszaj. Jakie to drobne ziarenka, są niesamowite. No. I to jest akurat... To jest koniczyna. To jest koniczyna. To jest kończyna biała. Wiadomo, no. Bardzo mocno azot. Białka. Mocno kaloryczna i dużo azotu. Później wiąże z powietrza. Także no, tak, wzbogaca tak glebę. Nie, tak wyczytaliśmy. Nie jesteśmy ekspertami, nie bierzcie nas za nich. Daleko nam do tego. A mniej więcej. Tak, no po prostu. Nie, ale nawet nie pretendujemy. Nie mamy z tym stresu, jakoś tak robimy po swojemu. No, wiadomo, że człowiek czyta się. To nasz pierwszy rok na roli, już roczek mija, jesteśmy roczniakami. Tak. Dlatego na wszystkiego się uczymy, wiadomo, no czytamy. Wyleciało. Różne są wszędzie informacje, wiecie, że internet jest i skarbnicą wiedzy, i skarbnicą śmieci. Ale z tego, co jeszcze no, dokształciliśmy się u innych rolników, co nam powiedzieli, no to wydaje nam się, że dobrze robimy. Chociaż już by mówili, że powinniśmy siać pszenicę. Owiec, przepraszam. Ze wsiewką trawy. Pamiętasz, też było? No też, ale także już na... jakoś no... Robimy jak umiemy, no wiecie, to wszystko, gdzie jest sprzęty, trzeba, to wszystko kosztuje. Chodźcie. Chodźcie, nasze puszki, wydmuszki. Która jest wydmuszka? Która z was to wydmuszka? Bella czy Dolly? A co wy dzisiaj takie jakieś śpiące jesteście? No. I co nie? Co? Dałem im tam słomę, ja patrzę, gdzie one są. Mówię, co one zwiały, jak tam ci golili tą łąkę, czy tam no. Orali? A one, kuźwa, wiesz, tą słomę sobie z ziemi zjadały. Wyściółkę im dałem, wiecie, słomianą. No. I się okazało, że one wpierdzielają bardziej od siana wolą. Aha. I od trawy. No to no okej, okay, może tak potrzebują od czasu do czasu. No ale znowuż, kiedyś dałem im do karmnika. Kiedyś dałem im do karmnika słomę, to nie za bardzo jadły. Także nie wiem, może takie jakieś... O, nie wiem, czy słyszycie, Azja i Tanosa, akurat tacy rowerzyści przyjechali, to nasze pieski dają nam znać. Piąteczka, gdzie jesteś? Chodź, Piąteczka, chodź do pańki. Chodź, patrz, mam coś dla ciebie, kochana. Mam smakołyki, no świętyna. Dobra, wiecie co? No, widzieliśmy ostatnio, że jedna z owieczek, zaglądaliśmy im wszystkim, to chyba nie, miała takie odchody, takie no kubki, takie szyszkowate, więc nie? To jest, czekaj, piąteczka. Tak, to jest piąteczka. I tak przyjrzeliśmy się jej tam pod powieki i faktycznie, oj. No. Dobra. Aha, musi się do góry. Hopsa. O Jezu. No już, siadaj. Dobra, otwieraj. Uważaj, Kania, tak, nie tak z palcami. Wiem, poczekaj. Już poszło chyba wszystko. Wszystko? Wszystko. No. O, dzielna byłaś. No już, dzielna, i po co tyle krzyku?
No idź. Ajajajajaj. Ale smakołyków dostałaś. Zaraz cięższe te dziady robią. A się strzykała ze strachu. No, ciężkie dziady. Co nie? Tylko ty dostajesz, bo inne resztę mają chyba dobrze. Prawda? No ty masz coś, robaczko, trochę. No, strzykaweczka była 0,5 ml na 10 kg masy ciała, więc jej dałam 2,5, gdzieś tak 3 ml. 3 ml niecałe jej dałam. Ale błoto się wstrzyła. No trudno, no wiesz, wszystko teraz mokre jest to. Tak, a może trzeba by było im nie dawać tak, wiesz, że podnosisz, tylko, no nie wiem właśnie. No a jak inaczej? No właśnie. Nie ma jak inaczej. Dobra, czekaj, linkę to ja tutaj na razie z boku tutaj zostawię. Co one tam jedzą? No kurę, te drzewo, bo ono żyje, te drzewo. Ono ma pąki, tylko leży. Aha. Popatrz, jak owca w piersi, widzisz, jak całą szczękę, bo ona nie umie no jeść faktycznie tego drzewa. Ale naśladuje owce. Kozy. Kozy, przepraszam. To jest wiek, to jest ci. Ty no obskubią je. Ja cię pierdziu. Ale Klaudia, ty nie widzisz, chodź tu zobaczyć, jak one obskubały. Patrz, jak koza muci drzewo. Ale zdarła. One naprawdę potrafią to zedrzeć. Ja się nie dziwię, że ludzie mówią, że do czyszczenia się używa kóz. Nie, nie, ty chcesz co innego. Żebyś mikrofonu nie zjadła. Piękna, piękna kozu. Ale faktycznie ma pąki, wiesz, to drzewo. No ci mówisz, że ono żyje. No. No. Ono się położyło, ale jakieś korzonki wyciskało. Fajnie, bajże, jeszcze wiosna. Ale się dorwały. Ale ewidentnie im smakuje. A Goli smakuje moja kamizelka. Ale ciągnie, co? Widzisz? Nie było nic, Klaudia. I to do drewna łupie. I z drewnem też. Ona nawet drewno lubi. Nie, że one sobie te zęby jakoś tam ostrzą, czy... Nie, bo, znaczy to, ale to nie o to... Znaczy, może i tak, ale one to lubią. Także widzicie, co potrafi wam koza zrobić niezabezpieczona. Także zdawajcie sobie sprawę, że koza jest specjalnym zwierzakiem. Bardzo. Nie bij. Nie bij jej. Bella, nie bij. Owieczki tak nie mają ochoty na drzewko. Nie, ale szkoda, że nie pokazałem, jak one próbują, bo to też śmieszne. Ale potrafi, wiesz, zeskubać. Potrafi zeskubać. Kawałek kory, ale idzie jej to kijowo. Widzisz tutaj. Ale ci ładnie z pyska pachnie. Nie wiem, tato. Kaś, ona cię tam za, wiesz, lepsze przekąski wzięła. Już. Ona będzie takie małe oseski jadła. Ona całe tutaj. Cały pieniek wpierdzieli. Ale powiem ci, że nie widziałam ich wcześniej, żeby coś takiego robiły. No bo ja głupi tu przyszedłem, sobie usiadłem, ale specjalnie, bo myślałem sobie, wiesz, no niech mają, dla nich to jest jakieś tam, jakaś tam witamina, ale chyba je zachęciłem do żarcia chyba drzewa. Tak, chyba tak. Myślały do tej pory, że jednak są bardziej owcami, tylko sprytniejszymi niż kozami, ale teraz już wiedzą, że są kozami. Powiedz, ojejcie, moje mordo. Znaleźliśmy sobie drzewko, oparliśmy się. Siedzimy na rękawiczkach, tych tak, wodoodpornych, bo mokre, źle wymierzyłem dupskiem w rękawiczki i tak już mam kawałek dupy mokre. A dziewczyny się pasą. Pasą, ale wiecie co, poważnie jest pogoda. Przepięknie. Drugi taki dzień w tym roku, co nie? Tak. Jeszcze raz taki był fajny. Aż się nic robić nie chce, bo to najlepiej się odpoczywa. A wiesz, ile trzeba zrobić? O Boże. Nic nie trzeba zrobić. Nic nie trzeba zrobić. Gdzieś tak, zrobione, no, kurde, tyle wycyscone. Trzeba zrobić. Ja muszę paszę robić. No. Mogę nie robić, bo mam jeszcze całą beczkę, ale... aha, bo padać ma za dwa dni. To muszę... No, no to musisz albo, zrobić. No to dzisiaj zrobię, chociaż cztery. Places it had wanna be, and how many days when that could have stayed.
instead of just getting up to leave. And given we make time, I'll meet you down the line. Long coat, walking on a New York street. A pack of crushed cigarettes fell to her feet. Well, ain't it odd how some people meet? But that's the truth. And two pictures buried in a guitar case. Underneath the music sheets all over. Myłaś zęby dzisiaj? Pokaż zęby tatusiowi. Czy umyte są? Cofkę ma teraz. Myślisz, aha, że cofkę ma policzki? No. Tak. Nie pokażesz mi zębów, czy masz umytych, co? No ale się nie, ja nie żygam sobie do buzi. I później tego nie przemielam. I obleśno trochę, wiesz? Koza? To, co ty gadasz i tak mnie kochasz. No to tak, no. My sobie siedzimy tutaj tak pod drzewkiem. Bella też stwierdziła, że też z nami poleży. Że jednak nie ma to jak relaks poranny. No. Oczywiście, jak ona tutaj jest, ona nas pilnuje. Nikt inny nie może do nas tutaj podejść w tym momencie. Znowu ci się bekło. No tak, tato, no. Nie ma łatwo, tato. Żeby z trawy mieć energię, to trzeba się dużo nabekać. Narzygać. Nacofkać. No i kto powiedział, że na wsi nie można mieć rozrywki? Oczywiście ktoś powie, już ja tam wolę super na przykład film w kinie. Tam, wiecie jakie te filmy, to już po którymś to się nie może. Jak człowiek pamięta, jak to jest wszystko kręcone, już to jeden wielki bzdet jest. Się kupy nie trzyma, ani fabuła na ogół. Oczywiście, że są dobre filmy, ale w większości szkoda czasu. A kuźnia zawsze jest fajna. Kuźnia zawsze fajna. Tylko ty szeroka jesteś. Mam nadzieję, że jest w ciąży, bo ona jest, wiesz, no, dużą kozą, największą z u nas. To pewnie by fajne miało. No i pewnie już trzeba będzie... Ohoho. Co? No już trzeba kopytka będzie kopytka robić. Znaczy nie, tragedii nie ma, ale no już, wiesz... No wiesz, wiosna. No to już trzeba będzie to zrobić je. Trochę miesięcy minęło, nie? Mhm. Ale ci w brzuchu burczy. Drugi taki dzień w tym roku, co nie? Tak. Jeszcze raz taki był. Aż się nic robić jeszcze. I co, mama? Myślisz, że będzie się podobało? No nie wiem, zobaczymy, no. Znowuż nas obstorcują wszyscy widzowie. Że co, że z kozami się macamy? I macamy się z kozami. Ej, ale poczekaj, jak i dalej oglądają. To wy jeszcze tutaj jesteście, więc, kochani? Więc jak dalej oglądają, to chyba musi się podobać. Chyba więc tak. Wiecie, co macie robić pod koniec filmu w deskrypcji. Macie cały opis. Tu. Aha, bo tu. I jeszcze chcieliśmy podziękować Pawłowi z Bristolu. Znano Visuals, który w bardzo nowoczesny sposób zasponsorował nasz kanał, wpłacając nam pasującą do nas optymizm, tak? Optymizm. Kryptowalutę, także optymistycznie z tym akcentem. Thank you! Dzięki, stary. Dzięki. No i będziemy się starać, żeby zawsze tak energetycznie dobrze na was wszystkich wpływać. Tak, żeby ta waluta optymizm nam się optymistycznie rozmnażała. No. Tak jest. I pamiętajcie wszyscy, dobra energia wśród nas krąży i trafia tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Dokładnie. Miłego. Do zobaczenia wam w następnym tygodniu. Hej. Do zobaczenia.